Już teraz w naszym studiu pojawił się gość, kompozytor, producent muzyczny, wokalista Zbyszek Lemański. Witam cię, Zbyszku. Witam cię serdecznie i oczywiście witam wszystkich widzów. Zbyszek, 6 miesięcy mija od ostatniego twojego pobytu w tym studiu, trochę czasu za nami. Wtedy też w trakcie rozmowy takiej wspólnej poza anteną ustaliliśmy, a raczej ty stwierdziłeś, że no dobra, troszkę bastuja z tym takim byciem gwiazdą, a raczej zajmę się aranżacjami, kompozycjami i zaczyna współpracować z większą ilością artystów śląskiej estrady, nie tylko. Udało się? Udało się. Właściwie to troszkę jeszcze sprecyzuję to, co powiedziałeś. Można powiedzieć, że wróciłem do swojego dawnego zawodu, bo ja zaczynałem jako producent muzyczny, później troszeczkę odbiegłem i postawiłem na tak zwaną karierę artysty scenicznego, czyli zająłem się trochę bardziej występami w różnych projektach muzycznych, no a teraz zatęskniłem właśnie za tą produkcją, a to też się wzięło z wielu przyczyn, między innymi z tego powodu, że koncertów jest mniej niż było kiedyś, więc czasu jest więcej i można produkować. Poza tym kurzyło mi się studio, więc żeby się nie kurzyło, to postanowiłem właśnie pisać piosenki dla innych wykonawców. No i nawet fajnie to ruszyło. Troszeczkę na innych zasadach teraz działam niż kiedyś. Kiedyś to było tak, że czekałem, aż ktoś tą piosenkę zamówi, wtedy ją robiłem. No ale wtedy też była kolejka tych zamawiających. No teraz tej kolejki nie ma, więc piszę sobie jakieś różne piosenki. Jak wpadnie mi jakiś fajny pomysł, napiszę tą piosenkę i tak się zastanawiam, komu by ją zaproponować, do kogo by pasowała. Na przykład do danego wykonawcy. Dzwonię do niego, wysyłam mu demówkę, mówię, chcesz? Jakby coś, to piosenka jest do nagrania, do sprzedania, że tak powiem. No i wtedy się dogadujemy. I tak to działa. I już kilku znanych na naszym rynku wykonawców te moje piosenki śpiewa, a dużo jest w trakcie teraz tworzenia. Zbyszek, no to dobra, skoro to studio zostało odświeżone, to teraz zdradź. Z kim udało się współpracować? Bardzo jestem zadowolony, bo to jest nowy zespół, z którym nigdy wcześniej nie współpracowałem. To grupa Harmonik. Dla nich napisałem już dwie piosenki, trzecia jest w trakcie. Napisałem fajną piosenkę dla duetu Romantika. To też dla mnie nowość, ponieważ wcześniej dla nich nie pisałem. Zresztą oni też powstali niedawno, dlatego są nowi na rynku i też szukają producenta, który by im pisał fajne piosenki. No i wydaje mi się, że całkiem nam ta współpraca dobrze wyszła jak na pierwszy raz i może coś dalej z tego też wyniknie. Dla Bożeny Mielnik piszę, ale to dla Bożeny już od kilku lat, już od dawna. Zresztą z Bożeną to się znamy już, można powiedzieć, od małego. Także tak dla Bożeny Mielnik też napisałem. No i mam fajne dwa pomysły, które chcę zaproponować dwóm artystom, ale może jeszcze nie będę teraz zdradzał komu, bo no, dobrze było, żeby je dowiedzieli się ode mnie, a nie z ekranu telewizora. Dobrze, no to śledźcie ekrany, śledźcie też to, co i jak poczyna się Zbyszek Lemański, a my już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Jesteś blisko mnie, kochana, splatasz włosy swe marzeniami i uśmiechem wciąż czarujesz mnie. Też wracając właśnie do tego tematu, do kogo pisałeś, napisałeś jeszcze do? Jeszcze do... dla Edka Dworniczka. A właśnie. I tu muszę się też pochwalić, że to jest taka piosenka, która dała mi wiele satysfakcji podczas jej tworzenia, ponieważ jest troszeczkę inna, bo Edek mocno poszukuje fajnego brzmienia, trochę innego niż grają wszyscy. Jakby, tak mi się wydaje, przynajmniej stara się nie wzorować na nikim, tylko wymyślić swój własny styl. Dlatego też właśnie taki zupełnie coś nowego stworzyłem dla niego, taki trochę w klimacie synth pop, trochę arpeggiatorów, że tak powiem, takim magicznym muzycznym językiem jest i takich syntezatorowych brzmień analogowych. Także to fajnie w połączeniu z niektórymi szlagierowymi instrumentami powinno zadać fajny efekt. Edek Dworniczek, do Edka jeszcze wracać będziemy, ale teraz takie pytanie, to pytanie, które zarówno mnie, jak i producenta Listy Śląskich Szlagierów nurtuje, bo przez długi czas staramy się znaleźć tę odpowiedź.
Jest też i wokalistą, i muzykiem, i doświadczonym producentem. No i właśnie, może ty znasz odpowiedź na to, czy jest jakoś taką złotą metoda na to, żeby przebudzić ten nasz rynek muzyczny. Bo jednak chyba widać, że on powoli kaść do tego snu takiego zimowego się układa, a nie powinien. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby content, czyli piosenki, które na tym rynku się znajdują, wykonawcy, którzy śpiewają te piosenki, żeby cały czas starali się o to, żeby jednak jakość była coraz lepsza, żeby podwyższać jakość tych piosenek, podwyższać ich melodyjność i jakość produkcyjną, bo tak się zdarza, to jest chyba normalne na całym świecie, że wielu ludzi zaczyna dzięki technologii, która tutaj nas ogarnia wszemi wobec, wielu ludzi zaczyna nagrywać sobie w domu piosenki, no ale to wiem, że to jest fajne, ale z drugiej strony, jak się zaczyna te piosenki tworzyć, ja wiem po sobie, jak zaczynałem je tworzyć 35 lat temu i sobie posłucham na przykład dzisiaj tych swoich pierwszych produkcji, to czasami się mam zamiar schować pod stół, bo mówię, ja teraz tego w życiu nikomu nie pokazał. I przypuszczam, że tak samo jest z wykonawcami, którzy właśnie sobie kupili trochę sprzętu i chcą sami nagrywać i potem się okazuje, że im się to podoba, jest fajne, ale nie do końca musi się to podobać publiczności i tym profesjonalistom. Producentom i oni sami za parę lat, jak usłyszą te swoje produkcje z dzisiaj, to też będą się tego wstydzić w większości, tak mi się wydaje. Dlatego też namawiam wszystkich, żeby jednak korzystali z profesjonalnych usług ludzi, którzy mają w tym duże doświadczenie. Takich osób jest wiele, teraz nie mówię tylko o sobie, bo jest wielu fajnych producentów, którzy od lat to robią i oni wiedzą, jak to brzmienie ustawić, jak ustawić ten pogłos na wokalu, jak ustawić ten bas ze stopą, żeby to fajnie brzmiało i w telewizorze, i na koncertach, i w komórce, bo dużo ludzi słucha teraz z komórki, na słuchawkach muzyki i żeby to wszystko było dobrze słyszalne i dobrze wyprodukowane. Bo trzeba też jasno powiedzieć, że stworzenie samego aranżu to jest jedna rzecz, ale mastering tego, co zostało nagrane, skomponowane, to jest chyba ta najważniejsza, ta kropka nad i. Dokładnie. No mastering, samo właśnie ustawienie tych wszystkich brzmień, bo wiadomo, że w piosence jest dużo różnych brzmień, są instrumenty, są basy, są przeszkadzajki, są instrumenty perkusyjne, to wszystko trzeba tak ustawić, żeby to wszystko ze sobą współgrało i na dodatek nie zagłuszało głównego instrumentu, wokalu, bo wiadomo, że głównym instrumentem w piosence jest wokal i on musi być najlepiej słyszalny, wyraźny, dobrze nagrany, czysto nagrany, dobrze wystrojony i o to właśnie wszystko chodzi, a w tych produkcjach tak właśnie tych amatorskich, z tych przydomowych studiów, no nie zawsze jest to zrobione tak, jak potrzeba. Czy nie jest to tak może dobrym rozwiązaniem, zróbcie sobie studio w domu, ale żeby sobie takie szkice nagrać i wysłać? Dokładnie tak. I tak większość muzyków pracuje, nawet profesjonalnych, mają w domu studia tylko po to, żeby robić sobie demo, żeby nagrać sobie szkice, żeby ewentualnie nagrać jakiś fajny ślad gitary, ale i tak z tym jadą definitywnie na końcu do profesjonalnego studia, gdzie siedzą doświadczeni realizatorzy dźwięku i to wszystko razem składają, żeby to brzmiało. Właśnie, no bo sama zuza nie czyni niedzielnego obiadu tym, że jest smaczny. Jeszcze są potrzebne kluski, rolada, modro kapusta. Ona musi być odpowiednio przyprawiona. No i wtedy to dopiero działa. Taką niech to będzie puenta tego naszego spotkania. Ale jeszcze jeden ważny temat za chwilę poruszymy. Nawet we śnie o tobie marzę. We śnie całuję usta twe. Zabieram cię na wyspę marzeń i ciągle mówię, kocham cię. Już teraz, Zbyszku, będziemy mogli wrócić do tego Edka Dworniczka, bo 26 maja 2024 roku przełożony koncert z 18 listopada roku 2023. Ty jako gość pojawisz się na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury, to oczywiście koncert z okazji Dnia Mamy, ale ten koncert też jest promocją solowej płyty Edka Dworniczka. No i padło też już takie pytanie ostatnio, jak my rozmawiali na temat tego koncertu. Czy analizujesz taki krążek na przykład? W ogóle czy dostajesz od artysty krążek, którego promocja jest? Jak ja? Czy jest analiza? Czy przesłuchujesz? Czy coś podpowiadasz?
Od Edka dostałem, ale nie od wszystkich dostaję. Z góry. Proszę się poprawić następnym razem, jak już Zbyszka zaprosicie, płytunia, kwiaty, uściski, te inne rzeczy, żeby wystąpiły. Tak. Edek mi dał płytę i powiem, że wrzuciłem sobie ją w samochodzie, bo ja najczęściej lubię sobie słuchać nowych płyt w samochodzie, bo wtedy jest cisza, spokój, jadę sobie powoli, wtedy nie szybko, żeby się nie rozpraszać i sobie słucham nagrań i wtedy bardzo dokładnie mogę tego przesłuchać. I powiem szczerze, że podczas słuchania tej płyty, dosłownie po ostatniej piosence, od razu chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do Edka i od razu podzieliłem się wrażeniami. Także on, jeżeli nas ogląda, to doskonale wie, co mu wtedy powiedziałem, które piosenki mi się najbardziej podobają. I w sumie potwierdził jakby moje zdanie, bo powiedział, że on też tak uważa. Także może nadajemy, jeżeli chodzi o wrażliwość muzyczną, mamy chyba podobne gusta. Ale to też chyba dobrze, że dwie postacie. Z jednej strony artysta, który jest odtwórcą i też autorem tych piosenek, a z drugiej strony producent, podzielają te same zdanie, czyli to już jest jakieś takie światełko w tunelu, że ta płyta zapowiada się dobrze. Tak, płyta się zapowiada dobrze. Zresztą Edek akurat piosenki na tej płycie, którą właśnie będzie promował, są napisane też przez fajnych producentów i kompozytorów. Akurat znam niektórych osobiście, bo nie wszystkich. No i wiem, że tam są ludzie, no, których nie można się powstydzić, mając ich nazwiska na płycie. Dobrze, jedno z tych nazwisk tu stoi, Zbyszek Lemański, proszę bardzo. Nie, akurat na tej płycie nie ma. Ale na kolejnych. Na kolejnych. Jak najbardziej. Jak najbardziej, między innymi już jedna piosenka jest. Kto wie, może będą następne. No i proszę bardzo, i nikt tak też zostanie. Ze Zbyszkiem Lemańskim, no i z Edkiem Dworniczkiem. No i ze mną traficie się oczywiście 26 maja w Chorzowie. Zbyszek Lemański moim gościem. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję również. Do zobaczenia.